Siemanko, z okazji tego, że wczoraj wieczorem spadł pierwszy śnieg tutaj w Warszawie, stwierdziłem, że warto pokazać, czym można się rozgrzać w tych zimowych warunkach. To jest właśnie dobry moment na to, żeby przetestować moją infuzję z tequili. A przy okazji opowiem wam, jak testujemy alkohole. Bo nie chodzi tylko o to, żeby poczuć moc procentową, ale także ich smak. Do tego potrzebujemy kieliszka testingowego oraz infuzji. Wsadziłem tutaj jagody goi, ananas kandyzowany oraz zielona herbata z kwiatami lotosu. Już na samym początku bardzo miłe zaskoczenie, ponieważ gdy otworzyłem słoik i wsadziłem tam nos, poczułem bardzo przyjemny aromat, bardziej owocowy niż samego smaku tequili. To znaczy, że smak bardzo dobrze przeszedł właśnie w alkohol. Pamiętajcie, że do testów wylewamy niewielką ilość alkoholu. Na moje oko jest to około 15-20 ml. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie jego barwy, lepkości, gęstości. W jaki sposób miałbym opisać kolor mojego trunku? Otóż z pomocą przychodzi mi przyroda, ponieważ jest to kolor jesiennych złotych liści. Drugim etapem testowania alkoholu jest zapach. Wkładamy swój nos do kieliszka. Ja już go włożyłem. Ewidentnie ananas i jagody goi ulatniają się w nosie. Zapachu zielonej herbaty w ogóle tutaj nie czuję. Kropelki płynu bardzo powoli ściekają po ściankach, więc to jest znak, że jest dosyć gęściutka. Gdy zamieszamy, powinny się uwolnić jeszcze dodatkowe aromaty. No, zapach jest cudowny, powiem szczerze. Nawet się nie spodziewałem, że totalnie nie będzie czuć zapachu tequili, a będziemy czuli to, co właśnie w środku powinno być czuć. Słuchajcie, jest niestety przed 12, więc nie mogę napić się, bo no, dżentelmeni nie piją tak wcześnie. No, przykro mi niestety. Akcie! Żaden ze mnie dżentelmen, jestem po prostu zwykłym barmanem, więc przetestuję dla was ten alkohol. Sprawdzamy. Bardzo podobnie do tego, co nos mi podpowiadał, czyli brak smaku i zapachu tequili. A za to mam bardzo tutaj ciepłe aromaty, super rozgrzewający alkohol. Czuję, jak powoli mi spływa, oj, bardzo powoli. Jednocześnie ani nie otrząsa. No, powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony, bo jest całkowicie niezłe. Lekki posmak zielonej herbaty, być może to on jest właśnie takim balansem w tym wszystkim, pomiędzy mocnym alkoholem, pomiędzy tymi słodkimi owocami. Jest to niezłe. Ale pamiętajcie, że pierwszy łyk jest tak naprawdę po to, aby oswoić swoje usta, swój język do smaku i do procentu, jeśli chodzi o alkohol. Drugi łyk powinien nam dać jeszcze więcej wskazówek. Dobrze, więc... Cicho, cicho tam. Przechodzimy teraz do naszej drugiej próby. Jednocześnie możemy delikatnie nosem wciągać aromat. Otrzymamy dużo ciekawsze doznania. Nie ma tutaj ani grama cukru, a ten smak jest po prostu bardzo pełny, a sympatyczny. I nie czuć, żeby tam było 40%. Dobra, czas na malutkie podsumowanie. Jeśli chodzi o infuzję, to jest to bardzo dobra baza do tego, aby po pierwsze móc cieszyć się smakiem alkoholu, ale jeśli mamy problemy z piciem czystego alkoholu,
w niezmienionej formie. Sami możemy zrobić taką fajną infuzję. Nie dodajemy tam ani cukru, wszystko jest naturalne, wiemy co tam wkładamy, więc bardzo łatwo będzie nam to pić. Nawet podczas jakiejś małej posiadówki albo kieliszek dla zdrowia wieczorem na rozluźnienie. Drugą rzeczą jest to, że może to być bardzo dobra baza do robienia jakichś fajnych koktajli. Na przykład mieszania to z winem, z herbatą. Już nie musimy więcej kupować jakichś sztucznie słodzonych i o chemicznych smakach nalewek, tylko sami możemy stworzyć sobie coś, co polubimy, co będzie dosyć tanie i będziemy wiedzieli, co jest w środku. Dlatego zachęcam Was do tego, abyście sami też próbowali tego typu przygodę z alkoholem. Polecam Wam to ja, czyli maska barmana. Całe życie przeszło mi właśnie przed oczami. Musiałem się odstresować. Zdrówko, kochani.